Monika Olejń, kropka nad i witam Państwa, a gościem kropki nad i jest Jacek Kurski, Solidarna Polska, witam. Dzień dobry. Jest Pan niemoralny, nie wiem, czy wie Pan, dlaczego Pan jest niemoralny? Nie wiem. Nie wie Pan, to proszę posłuchać prezesa Jarosława Kaczyńskiego. To jeszcze raz, bo prezes się zawiesił. No, to jeszcze raz poprosimy. Gowin wisi, ale że prezes wisi, to nie. Ale teraz będzie jeszcze raz Jarosław. To jest człowiek, który rozbija prawicę i to jest człowiek, który wprowadza w błąd, bo jeszcze wielu ludzi uważa, że to jest Zbigniew Ziobro. Chociaż to są dwaj zupełnie inni panowie. I proszę państwa, tego robić nie wolno. To jest naprawdę niemoralne. To jest właśnie niemoralne, tego robić nie wolno. Dzisiaj wicemarszałek Sejmu z Prawa i Sprawiedliwości, Marek Kuchciński, apeluje, żeby państwo, czyli Solidarna Polska, pan jest Solidarnej Polski, bo nie ma pan tej nalepki, to ja nie rozpoznaję. Dzisiaj zapomniałem. Dzisiaj pan zapomniał. Żeby Solidarna Polska wycofała swojego kandydata, czyli Kazimierza Ziobro. Mam nadzieję, że po najbliższej niedzieli nie trzeba już będzie nosić plakietek Solidarnej Polski, dlatego że dla wszystkich stanie się oczywiste, że jesteśmy realnym podmiotem na scenie, rozpoznawalnym przez wyborców. Nie ma nic niemoralnego w kandydaturze Kazimierza Ziobry. Niemoralne są ataki kolegów z PiS-u. One są zresztą kompletnie nielogiczne i sprzeczne. Dlatego, jeżeli ktoś jest przeciwko PUP-ie, czyli drugiemu kandydatowi, panu Zdzisławowi PUP-ie, to znaczy, że jest trzyma z Donaldem Tuskiem, tak uważają politycy Prawa i Sprawiedliwości. To jest zupełny nonsens. Donaldem Tuskiem trzyma ten, kto wyrzucił rozpoznawalnych, popularnych polityków prawicy z PiS-u, bo ten fakt umyka coraz częściej dziennikarzom czy opinii publicznej. To myśmy zostali wyrzuceni. Jedynie tylko i za to, że zażądaliśmy zmian prowadzących do tego, że PiS przestał przegrywać wybory. Po drugie, to my zaproponowaliśmy... Widzi pan, czyli Donald Tusk ma dobre serce, bo nie wyrzucił Jarosława Gowina. Gowina ten też chciał zmienić wnętrze partii i program. Ja myślę, że Jarosław Kaczyński nie powinien brać przykładu z Donalda Tuska, tylko z Wiktora Orbana, który od 23 lat szefując Fideszowi nie wyrzucił nigdy nikogo z Fideszu i starał się przyciągać, budować konsens, porozumienie, synergię między politykami, którzy coś mogli wnieść. Jarosław Kaczyński pozbył się większości ludzi, którzy mieli własne zdanie. Ale pan wie, że Solidarna Polska to jest mała mysz przy wielkim kocie. Czy to jest, pani redaktor, czy to jest mała mysz przy wielkim kocie, to zobaczymy w najbliższą niedzielę na Podkarpaciu. Czy to jest 40-1, tak jak widzimy w sondażach, czy może to jest 3-1, czy 2,5-1, bo tej irytacji PiS-u by nie było, gdyby nie ich przeświadczenie, że Kazimierz Ziobro, kandydat Solidarnej Polski, poseł stamtąd, cieszy się poparciem, wysokim poparciem dwucyfrowym. I stąd wynika ta wściekłość. Zawsze pan ma coś włączone. No wie, ale przyzna pan, że nazwisko bardzo jest pomocne dla pana Zdzisława Ziobro, bo ludzie myślą, że to jest Zbigniew Ziobro. Ale to dziękuję za to pytanie, bo przecież od półtora roku, jak nie od prawie dwóch, słyszymy od Jarosława Kaczyńskiego, czy od Błaszczaka, Brudzińskiego, Hoffmana et consortes, że Zbigniew Ziobro jest politycznym trupem, że Solidarna Polska jest projektem skończonym, że to jest w ogóle jednoprocentowa partia. Dlaczego się boicie, panowie, jednoprocentowej partii? Jeżeli to jest w dodatku podróbka jednoprocentowego Zbigniewa Ziobry, to powinna mieć w ogóle 0,5%. Przerażenie wynika stąd, że panowie doskonale wiedzą, że to jest moment, kiedy życie mówi sprawdzam realnemu poparciu społecznemu w prawicowym regionie, a nie sondaże, które są zupełnie niemiarodajne w stosunku do nowych partii. To nie jest cała Polska, to jest tylko Podkarpacie. Panie redaktor, to nie jest, oczywiście, że to nie jest cała Polska, ale do tej pory Solidarna Polska poddała się trzykrotnie. Ja wiem, że pani usłyszała tę wypowiedź w moich ustach parokrotnie, ale po to się robi sondaże wyborcze między wyborami, żeby przybliżyć ludzi do mniej więcej orientacji, jakie byłyby wyniki dzisiaj. Ja wiem, ale sam czyli pan jeżeli mamy do, niech pani pozwoli, więc jeżeli mamy do wyboru sondaże i realne wyniki wyborów, to co jest dla nas bardziej miarodajne? A te wyniki wyborów są takie, że Solidarna Polska trzykrotnie poddała się do tej pory weryfikacji w trzech różnych miejscach. W Świętokrzyskim było 14% w styczniu w Kazimierzy Wielkiej, powiatowe miasto. W Elblągu w czerwcu było 6%, lewicowo-liberalne miasto z bardzo silnym PiS-em przy okazji. I teraz mamy Podkarpacie, no tak, ale gdzie tak spodziewamy się wysokiego... W Polskę to ludzie myślą, że pan jest kto? Jacek Kurski z Prawa i Sprawiedliwości, prawda? A czy w wyborach... Ale tak jest, czy nie? No proszę powiedzieć. Bardzo, dlatego zacząłem nosić tę plakietkę, której brak mi pani słusznie dzisiaj wypomniała. Mówią do pana, żeby pan zrobił porządek w Prawie i Sprawiedliwości. Co mówią do pana? Myślą, że pan jest z Prawa i Sprawiedliwości. To dziękuję za to pytanie. To niech wreszcie PiS zrozumie, strasznie, że pan mi dziękuje dzisiaj, że duża część poparcia PiS-u
To jest poparcie dla polityków, których Jarosław Kaczyński przy pomocy swoich kolegów z PiS-u wyrzucił. I ta sytuacja wróci i zemści się przy wyborach, dlatego że właśnie przy wyborach ludzie idą do urn i patrzą, o kurczę. Adam Hoffman mówi, że zrobiliście taki mech po to, że... Cymański, Solidarna Polska, Kurski, Dorn. Ciemny lud to kupi. Ciemny lud, wierząc, jest... że ciemny lud to kupi, czyli kupi Zdzisława Ziobrę, sądząc, że to jest Zbigniew Ziobro. Że kupi Kazimierza Ziobro. Kazimierza Ziobro. Żal mi Adama Hoffmana, bo to jest język takiego młodego zetępowca, komsomolca. Hoffman urodził się 50 lat za późno, zarobiłby dużo lepszą karierę. Ale on to mówi specjalnie, nie. Bo to jest język Jacka Kurskiego, nie, według niego. To nie jest język i wielokrotnie to dementowałem. Poza tym, po tym jak znalazł się ten fragment w rękopisach Cyby, który chciał zabić mnie za to, że rzekomo to powiedziałem, kiedy nie powiedziałem, wszyscy poważni politycy z elementarną etyką powinni sobie już dać spokój z tym ciemnym ludem, bo to jest kompletna bzdura. W związku z czym Hoffman też wpada w panikę i wściekłość, jak inni, bo widzą, że w najbliższą niedzielę zostanie ogłoszona nowa architektura na polskiej prawicy i że relacja między PiS-em a Solidarną Polską nie wynosi 40:1, tylko na przykład 2,5:1. I to jest zupełnie nowa sytuacja i warto w tym momencie przypomnieć, że my proponowaliśmy wspólnego kandydata na wybory na Podkarpaciu w okręgu 55. W ostatnim pani programie radiowym ujawniłem pewnego SMS-a. Jeżeli trzeba będzie, to ujawnimy następne, pokazujące to, że Mieczysław Golba, szef struktur podkarpackich, SMS-ował do szefa struktur PiS-u na Rzeszowszczyźnie, na Podkarpaciu, do pana posła Stanisława Orzoga, jak również do pani senator Alicji Zając, wdowie po świętej pamięci Stanisławie Zającu, z propozycją wyłonienia wspólnego kandydata. Że nawet były rozmowy z udziałem Zdzisława Pupy w Sejmie i z udziałem Mieczysława Golby, żeby wyłonić wspólnego kandydata. Odpowiedź PiS-u i prezesa była nie. Bo dlatego, prezes że... mówi nie, bo prezes dlatego, mówi że... nie Zbigniewowi Ziobro, który wczoraj wyciągał rękę i chce się spotkać z Jarosławem Kaczyńskim. Jarosław Kaczyński mówi po co, żeby chce mieć miejsce... Tak mniej więcej mówi, chce mieć miejsce w Parlamencie Europejskim. Adam Hoffman mówi za długo, ojciec czekał, żeby syn wrócił do niego. No to jest... Żadnych rozmów nie będzie. No to pokazuje, to dobrze, że wszyscy nasi widzowie i słuchacze widzą, kto był tutaj pełen dobrej woli, kto chciał wyłonienia wspólnego kandydata, my, Solidarna Polska, kto chce poważnej rozmowy o wspólnych projektach czy zagospodarowaniu zwycięstwa nad Platformą na prawicy. Tak, wtedy, gdyby Solidarna Polska wycofała teraz pana Ziobrę. A dlaczego mamy wycofywać kandydata, który jest lepszy niż kandydat PiS-u i to o dwie długości lepszy i pod względem biografii i dokonań państwowych? Można nawet symbolicznie powiedzieć, że rozstrzygnięcia w rywalizacji między Zdzisławem Pupą a Kazimierzem Ziobrą, kto jest z nich lepszy, dokonał symbolicznie i realnie świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, wręczając Złoty Krzyż Zasługi Kazimierzowi Ziobrze, a nie wręczając go Zdzisławowi Pupie. I miał do tego bardzo wiele powodów, chociażby przepiękną kartę solidarnościową. Myślę, że pan Pupa jest dużo młodszy od pana Ziobry, nie więc tak, nie był, nie tak nie był dużo. Chyba, no, chyba lat, skończył ze studia 10, pod koniec lat 98 lat różnicy. 80. Kazimierz Ziobro urodził no dobrze, się... No ale nie jest to ten, ale według Jarosława Kaczyńskiego, czego się boi Jarosław Kaczyński? Utraty monopolu, który do tej pory dawał komfort Jarosławowi Kaczyńskiemu na prawicy, monopolu na prawicy. I to widać zarówno w tej wściekłości ataku na Solidarną Polskę i na Kazimierza Ziobrę. To widać w tym wściekłym ataku na Piotra Dudę i Solidarność, która buduje pewną własną siłę, która również przełoży się pewnie na jakiś wyraz polityczny. I to widać w tych skandalicznych, ohydnych ulotkach, które poważni posłowie PiS-u, nawet Zbigniew Giżyński z kolei, nasz serdeczny kolega, rozdawali ostatni weekend, gdzie kandydatura Kazimierza Ziobry, kawalera orderu wręczonego przez Lecha Kaczyńskiego, człowieka, który zakładał Solidarność na Podkarpaciu, który był delegatem na pierwszy krajowy zjazd Solidarności, który przewodził strajkowi w stanie wojennym. Jego biografii. Nie zna. No szkoda, nie. Niech się Hoffman... No i dobrze, co zrobił Zbigniew Giżyński? Który został wyrzucony z pracy za strajk w stanie wojennym i potem działał w podziemiu. Tenże Kazimierz Ziobro jest w tych ulotkach rozdawanych przez posłów PiS-u zrównany z seksmarszałkiem Karapytą, który ma kryminalne zarzuty. Kawaler orderu wręczonego przez Lecha Kaczyńskiego użyty do tego rodzaju równania. Ale co wy robicie panu Pupie? Podobno coś robicie z jego plakatami.
nic nie robimy z panem Pupą, to nasze plakaty są zrywane, ale ja nie chcę, by pani poświęcać rozmowy tego rodzaju poziomowi. No ale dzisiaj o tym prezes mówił, że coś jest doklejane do naszych plakaty. Pupy. Struktury Solidarnej Polski bardzo aktywnie tam rzeczywiście działają i znakomicie również wykleiły trasy przejazdu. No dobrze, ale to nawet zwyciężycie na Podkarpaciu. To pan doskonale wie, że Zbigniew Ziobro nie ma szans w wyborach prezydenckich, że prawica musi mieć jednego kandydata, bo będzie miała kilku kandydatów, to nie ma szans z Bronisławem Komorowskim. Znowu pani muszę podziękować za to znakomite pytanie. Przecież Jarosław Kaczyński na tym samym Podkarpaciu... Dla pana coś, nie wiem, że pani podziękuje, ale zobaczymy. Na tym samym Podkarpaciu Jarosław Kaczyński 2 miesiące temu ogłosił, że nie chce kandydować. Powtórzył to, że nie chce kandydować nie, w wyborach. Nie, dzisiaj Adam Hoffman w Radio Z powiedział, że jeszcze nie zdecydował pan prezydent, że być może będzie kandydował w wyborach prezydenckich, bo są najpierw. Nie, bo jeszcze nie zabił Solidarnej Polski. No, plan jest taki, zabić Solidarną Polskę i wtedy można wystawiać fikcyjnego kandydata, czyli Piotra Glińskiego. Dopóki Solidarna Polska istnieje, to znaczy, że liczy się prezydencka kandydatura Zbigniewa Ziobro, który pokonuje w sondażach pana profesora Glińskiego. I my w swoich projektach uważamy, że również trzeba rozmawiać o wspólnym kandydacie na prezydenta. Ale porozmawiajmy po 8 września. Zobaczmy, niech ludzie sfotografują, jaki jest rzeczywisty układ sił na prawicy. Ale wie pan, ludzie uwierzyli w to, że profesor Gliński może być premierem, to być może to się przełoży na to, żeby zrobić z niego prezydenta. To dlaczego w sondażach prezydenckich ma 4%? No bo to trzeba jeszcze popracować nad tym. No to szukajmy takich kandydatów, którzy już przybili się do świadomości społecznej i mają jakiś niewątpliwy dorobek i autorytet. No, z całym szacunkiem dla pana profesora Glińskiego, pieniądze wydane na jego kampanię naprawdę można by lepiej wydać. Będziecie szli w jednym rzędzie z Leszkiem Millerem przeciwko Donaldowi Tuskowi? Tam nie jest przewidziany żaden marsz. To jest demonstracja Solidarności pod Sejmem. Demonstracja identyczna do tej, w której uczestniczył już Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak, gdzie przemawiali w sąsiedztwie albo czasowym, albo wręcz topograficznym. Metr, widziałem zdjęcie Błaszczaka stojącego pół metra od Leszka Millera i przemawiającego, gdzie po prostu partie opozycyjne popierały postulaty Solidarności przeciwko wydłużeniu wieku emerytalnego do 67 roku. Kaczyński powiedział, że nie pozwala swoim kolegom i koleżankom pójść na demonstrację Solidarności dlatego, że nie chce mieć nic wspólnego z kawiarową lewicą, która przyczyniła się do tego, co się dzieje w Polsce. To dlaczego chciał mieć coś wspólnego rok temu w maju, uczestnicząc w demonstracjach razem z Leszkiem Millerem? Widać gołym okiem, że to jest pretekst. SLD jest tutaj czystym pretekstem. Chodzi o tę tęsknotę za utraconym monopolem. Przeszkadza Solidarna Polska, przeszkadza Ziobro, Kurski, Cymański, Dorn, Kępa, Mularczyk, Dera, jak i inni. Przeszkadza Piotr Duda. Pani Wróbel oczywiście. Ona jest jeszcze w Solidarnej Polsce? Oczywiście, że jest w Solidarnej Polsce. Ma swoje zdanie, ale myślę, że również dla Marzyny Wróbel, i mówię to prosto jej w oczy, ta lekcja teraz tej przepychanki, tych ataków PiSu na nas, w sytuacji, kiedy my proponujemy współpracę na prawicy, wspólnego kandydata, powinny dać ci, Marzena, wiele do myślenia co do rzeczywistych intencji PiSu. Ale czy Zbigniew Ziobro nazywa Jarosława Kaczyńskiego tchórzem, skoro mówi, że ten nie ma odwagi się spotkać z nim? Nie wiem, czy nazywa tchórzem. Czy to jest tchórzostwo? Staramy się unikać takich słów. Na pewno jest to próba pozostawienia monopolu PiSu na prawicy, który 6-krotnie doprowadził nas do klęski. A nie chciałby pan, żeby Jarosław Kaczyński był premierem? Ja uważam, że jest potrzebne wspólne porozumienie. Nie, moje pytanie jest inne. Ja nie pytam o porozumienie. Nie dziękuję mi pan za to, więc zapytam, czy pan chce, żeby Jarosław Kaczyński był premierem? Uważam, że będąc premierem nie wykorzystał bardzo wielu szans i będąc premierem zrobił wiele rzeczy odwrotnie niż to, co deklarowaliśmy będąc w opozycji. Chociażby Polska Solidarna, która była de facto realizacją Polski liberalnej. Nie mówimy o przeszłości, tylko o przyszłości. Czy chciałby, bo jak widzi nie pan... Nie chciał. Ja uważam, że jestem za tym, żeby zwyciężyła prawica i PiS, i Solidarna Polska, i inne podmioty, które wyłonią się, uważam, że w jaki sposób patronować temu, czy jakimś rodzajem pytanie arbitra proste, panie, powinna być w tym porozumieniu Solidarność pytanie Piotra jest Dudy. Proste. I żebyśmy stworzyli taki wielki projekt, który pokona Platformę, ale to musi być traktowane partnersko, a nie z buta. Pytanie tak, jest proste. Tak, czy chciałby pan, żeby Jarosław Kaczyński jeszcze raz był premierem? Ja chcę, żeby wygrała prawica i wyłoniła najlepszego premiera. Czy mamy Jarosław Kaczyński nie będzie najlepszym premierem? Uważam, że możemy, że powinien być jednym z kandydatów prawicy, ale też powinniśmy zrobić i tego rodzaju dokument nawet przygotowałem i rozesłałem koleżankom i kolegom. Uczciwy bilans rządów prawicy, czy wszystkie szanse, czy wszystkie hasła, które głosiliśmy, zostały wykorzystane. Nie chce pan powiedzieć wprost, nie chcę, żeby Jarosław Kaczyński był premierem. Ja chcę, żeby wygrał najlepszy kandydat ze zwycięskiej opozycji. A chce pan, żeby był prezydentem?
Ja myślę, że funkcji w państwie jest na tyle dużo do obsadzenia po odspawaniu Platformy Obywatelskiej od stołków, które zajmują w sposób tak fatalnie skutkujący rządami w naszym kraju, jest na tyle wiele, że któryś z nich oczywiście powinien przypaść Jarosławowi Kaczyńskiemu, ale nie dekretujmy dzisiaj. Ale dobrze, prezydentura czy premierostwo? No to niech już premier Kaczyński decyduje, natomiast wcześniej musimy przejść pewien rodzaj katarzis. Jak pan wie, niech pani pozwoli jedno zdanie, wie, bardzo proszę. Jarosław Kaczyński chce rządzić sam, chce, żeby to była, żeby nie było żadnych koalicji, tylko żeby to była... Sześć razy już chciał rządzić sam i miał monopol na prawicy. Ale teraz ma duże szanse, jak pan patrzy na sondaże wyborcze. Nie ma, bo widać po zachowaniu wobec Solidarności, wobec Solidarnej Polski, że bardziej ceni sobie monopol na prawicy ponad... podzielenie no, się wpływami pan, po to, żebyśmy rozbija, wszyscy razem pan nie wygrali. Rozbija prawicy, nie chcąc powiedzieć, że to Jarosław Kaczyński powinien być premierem, to jest rozbijanie prawicy. Nie, to no, nie jest rozbijanie prawicy. Pan by chciał pewnie, żeby Zbigniew Ziobro był premierem. Ja bym chciał, żebyśmy premiera poszukali wśród poważnych ludzi na prawicy. Na szczęście jest ich, sporo. I wśród PiSu, i wśród Solidarnej Polski. Zobaczymy, jakie będą wyniki wyborów. Podkarpacie będzie pewną prefiguracją, jakby to powiedział prezes Kaczyński, rozkładu sił na prawicy. I poczekajmy do najbliższego poniedziałku. Na pewno wcześniej trzeba porozmawiać o dorobku i decyzjach Jarosława Kaczyńskiego na rzecz Polski Liberalnej zamiast Polski Solidarnej. Na rzecz tego, że za jego rządów został przyjęty wstępnie pakiet klimatyczny i traktat lizboński, za to, żeśmy nie wykorzystali bardzo wielu szans w polityce i w gospodarce, żeśmy obniżali podatki pod wpływem pani Zyty Gilowskiej najbogatszym, a nie najbiedniejszym, że o jeden, dzisiaj pan premier niedoszły Gliński proponuje 1000 zł demograficznego stypendium dla każdego Polaka w czasach kryzysu, a kiedy był 7% wzrost gospodarczy, to 30 miliardów poszło... Poszło w komin, czy to nie pan? Zamiast dla ludzi potrzebujących. Czy to pan, czy to nie pan, panie pośle? Ale gdzie? No zaraz zobaczymy. To pan, czy nie pan, panie pośle? Nie wykluczam, że ja, natomiast z jednego powodu. Jechał pan ścieżką rowerową? Nie jechałem ścieżką rowerową, tylko... To jest ścieżka rowerowa. Proszę być bardziej precyzyjnym. To czerwone, co to jest? To jest bardzo ulewny deszcz. To jest przedszkole, do którego chodzi mój synek. Na prośbę ekipy TVN-u, tuż obok mojego samochodu stoi ekipa TVN-u, 10 metrów tak? I po prostu przy takim deszczu wycofywanie się groziło rozjechaniem ludzi. Lepiej pojechać 10 metrów do przodu i ten. Oczywiście ja myślę, że powinna być pewien rodzaj jednak etyki. Jeżeli dziennikarze umawiają się ze mną w tym miejscu. Ale pan tam wjechał najpierw. Nie, tam się tam staje. Proszę zobaczyć, to jest przedszkole numer 75 tam się staje pod w Gdańsku, do którego chodzi mój syn. Tak, tam się staje, tam stoi sznur samochodów. Tam wszyscy stoją, tak? Tak, tam się staje. Ale to nie jest ścieżka rowerowa? To jest bardzo szeroka ścieżka rowerowa, ale tam staje... Szeroka, no proszę zobaczyć, widzi pani ten srebrny samochód? Tam tak. Się po prostu staje i wszyscy rodzice wiedzą, to jest taki rodzaj oczywiście pewnego nadużycia, nieformalnego, ale przy tym deszczu bezpieczniej było wyjechać tam oczywiście. Niż cofać i rozjechać ludzi. Bo deszcz był ulewny. I zrobiłem grzeczność ekipie TVN-u, która pod tym drzewem kręciła moją wypowiedź, która znalazła się w faktach. Bo tam nigdy pan nie staje. Słucham? Bo tam pan nigdy nie staje. Staram się nie stawać, ale dzisiaj była bardzo pilna sytuacja z TVN-em, który prosił. Więc zrobiłem grzeczność TVN-owi, a obrywam od TVN-u. Ale nie, ja tylko się pytam, czy to jest ścieżka rowerowa. Pan nie z Gdańska. Jacek Kurski. No przecież pan mi dziękował cały czas. Ja panu też dziękuję. Dziękuję Monika Olejnik, Jacek Kurski. To była kropka na i. Zapraszam na jutro. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ale to było rozkoszne, pan tak szybko zawsze jeździ tymi samochodami.